Cześć, witam na swoim kanale. Jest to kanał poświęcony wędzeniu, parzeniu, pieczeniu, gotowaniu. Na pierwszym filmie chciałem Wam pokazać moją nową wędzarnię, którą odebrałem w poniedziałek. Jest to wędzarnia, którą sam zaprojektowałem, wędzarnia mobilna, czyli tak jak tu widać, mamy kółka, które są może niezbyt duże, ale do poruszania się po powierzchni twardej, tak jak tu mamy podjazd, sobie spokojnie radzą. Każde kółko ma hamulec. Gdzie można sobie zahamować, żeby się wędzarnia nie przesuwała. Jest to wędzarnia duża, ponieważ jest ona metr na 1,5 metra w sumie tutaj jest do tego miejsca. Jest naprawdę ogromna. Tu mamy termometr, który w tym momencie pokazuje mniej niż 0. Tu mamy deflektor, który hamuje dym, który będzie się wydostawał tędy. Czyli jeśli będzie uderzał w tą pierwszą blachę, wiadomo, ona się nagrzeje. I wtedy tu ta przerwa, która jest między tymi dwoma blachami, już sprawi, że ta blacha wyżej jest ciepła, ale nie tak jak ta pod spodem. I podczas wędzenia jakiś tam kiełbas czy czegokolwiek, kapiący tam tłuszcz czy jakaś woda czy coś, która będzie kapała na tą blachę, nie będzie powodowała tego, że to się będzie paliło i tak dalej. Wędzarnię raz już przepaliłem, tak jak widać, lekko jest zadymiona. Mamy trzy półki, tu mam wycięte w każdej półce takie wcięcia, gdzie każdy kij ma swoje miejsce. Kije są 80 cm na każdym poziomie, mam po 4, są trzy poziomy, tak jak mówię, co 30 cm tu, czyli 30 cm to jest taka dosyć dobra długość, jeśli chodzi o jakieś tam długość kiełbas i tak dalej. Co tu? A pomalowałem drewnochronem na zewnątrz. Jest na wierzchu gąt. Projekt, tak jak powiedziałem, jest mój, natomiast robił mi to stolarz. Naprawdę za bardzo dobre pieniądze. Osobno dokupiłem sobie palenisko. Palenisko kupiłem przez internet na znanym profilu. To jest małe palenisko, bo jest 30 na 30. Tu mamy to pokrętło, gdzie się reguluje dopływ powietrza. Tak samo tu jest jedno, drugie, żeby się lepiej palił. Tu mam przygotowane, bo będę za chwilę ją przepalał po raz kolejny. Palenisko jest, przyjechał cały zestaw, czyli palenisko i dwie rury po 0,5 metra i kolanko. Natomiast kolanko i te rury, no to wymieniłem, tak jak tu widać. Kupiłem w znanym markecie budowlanym. Uważam, że są dużo lepsze i kupiłem 3 odcinki po 3 metry plus to kolano. Palenisko jest pomalowane farbą proszkową, chyba proszkową, ale żaroodporną i chyba tak jest, bo wczoraj naprawdę była tu dobra temperatura i widać, że farba się trzyma. Co dalej? Ta rura, czyli 3 metry, tak jak tu widać, jest długo. Ten komin się strasznie długi jest i będzie można wędzić na zimno, ale do wędzenia na zimno dokupiłem sobie generator dymu, który zamontuję za pewien czas, jak będę już wędził na zimno i pokażę, jak to działa i tak dalej. Tu jeszcze mamy, nie ma komina, tak jak tu widać z żadnej strony, tu mamy takie zasuwy. O, i mamy sobie, można sobie regulować w jedną stronę lub w drugą tymi zasuwami wydostawanie się tego właśnie dymu. O kurczę, dobra, potem zasunę, bo to tak trochę ciężko chodzi. Wędzarnia jest z kanciaków 10 na 10, czyli bardzo solidnych. To jest to kolano, o którym mówiłem. Nie wiem, czy widać.
Aha, trochę widać. Ono jest skręcane na tych złączeniach w każdą stronę. Tu jeszcze mamy właśnie z tego zestawu całego, który przyjechał. To jest zdejmowane. O, i tu jest taki kołnierz. Ten kołnierz był właśnie też w zestawie z tym paleniskiem. No to to wykorzystałem, bo do tego jest złączony. Tak jak przykręciłem to na wkręty, jest dołączone kolano. No i tak to właśnie wygląda, więc będę się trochę bawił w to, co lubię. Okucia mamy metalowe. Tak to wygląda. Więc zapraszam do oglądania tego, co będę wędził i tak dalej. Do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Jeśli ktoś będzie miał życzenie i będzie chciał oglądać to, co przygotuję, to zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.